Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z MotorWOG. Słuchajcie, jestem dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością. No i teraz widzimy się prawie codziennie, bo ten sezon 2024 jest naprawdę już bardzo blisko. No i słuchajcie, za mną stoi świetnie przygotowane Suzuki TL650 V-Strom, czyli tak naprawdę motocykl legenda. Można powiedzieć, że taki soft turystyk, jednocześnie mając gabaryty już takiego dużego turystyka, ale o pojemności takie myślę, że jeszcze bardzo zdrowe i ten motocykl jest bardzo lekki, w cudzysłowie, jak na motocykl turystyczny, no ale też przede wszystkim cieszy się on bardzo dużą popularnością właśnie wśród tych początkujących riderów, więc słuchajcie, jeżeli szukacie mega fajnie zachowanego Suzuki i to, co oglądaliście do tej pory, po prostu nie sprasta Waszym, że tak powiem, oczekiwaniom, no to Suzuki zdecydowanie się Wam spodoba. Usiądźcie sobie wygodnie, zapraszam Was na krótką prezentację z DL-kiem w roli głównej. Zobaczcie sami, Suzuki DL650 V-Strom, motocykl tak naprawdę będzie legenda, tak jak Wam wspomniałem, bardzo fajny motocykl, poszukajcie sobie na jakichś forach, bo to naprawdę ciężko zdobyć jakiekolwiek złe słowa o takim Suzuki. No ale słuchajcie, tak naprawdę będę się tutaj, że tak powiem, skupiał na tym egzemplarzu, który udało nam się dorwać, bo rzeczywiście Suzuki DL650, a inne Suzuki DL650 to naprawdę potrafią być dwa światy. Myślę, że to są motocykle, które już bardzo doposaża się pod siebie, pod jakby przeznaczenie tego motocykla, czy rzeczywiście jesteśmy mega zajarani jakimiś dalekimi podróżami i jesteśmy opakowani w stosy kufrów, czy rzeczywiście po prostu chcemy bardzo wygodny sprzęt na jakieś takie lekkie przejażdżki, a jesteśmy duzi na przykład, no bo tutaj trzeba przyznać, że Suzuki, mimo że to jest taki, bym powiedział, lekki adventure, no bo jednak silnik 650, a nie 1000, więc on jest troszeczkę lżejszy, trochę ma mniej mocy, ale myślę, że już jak najbardziej wystarczająco, żeby się trochę tym motocyklem pocieszyć, pobawić, no ale gabaryty motocykla mają już takie, bym powiedział, konkretne, więc ale też za to nie jest taki ciężki, więc myślę, że jest to taki fajny półśrodek. No ale dobra, słuchajcie, DL, który tutaj przede mną stoi, myślę, że ma parę takich fajnych zalet, których będę tutaj zaraz się na nich skupię, ale dlaczego zacząłem od tego porównania DL a DL, bo tak naprawdę dodatki w tych motocyklach, to one robią naprawdę szatańskie robotę, no ale też to, jak motocykl jest zachowany, czy jest bezwypadkowy, czy jest po serwisie, czy nie i co trzeba zrobić na start. No i tak naprawdę to Suzuki, które przede mną stoi, zresztą w ogóle dla tych, którzy jeszcze nas nie znają, no to MotorWOG to jest taka firma, która zajmuje się sprzedażą oczywiście motocykli. Prowadzimy też swój serwis, no ale my z roku na rok staramy się tą poprzeczkę podnosić coraz wyżej i te motocykle, które Wam tu prezentujemy, po prostu chcę, żeby to była najwyższa półka, żeby one faktycznie może były i drogie i mamy tego świadomość, że to nie jest najtańszy motocykl w tym polskim internecie, no ale to na pewno jest jeden z najlepiej zachowanych motocykli, więc czy to Wy przyjdziecie do nas, czy my do Was, no to naprawdę nie będzie tutaj wstydu, bo to jest górna półka motocykli, więc tu nie ma miejsca na jakąś rzeźbę czy kombinację. No ale do rzeczy, Suzuki DL650, słuchajcie, motocykl jest sprowadzony z Francji. No i to jest od razu pierwszy mit, który muszę Wam obalić. Motocykl jest bezwypadkowy. Wiem, że większość maszyn, które można stamtąd sprowadzać, to są motocykle kupione z ubezpieczalni, ale tutaj wierzcie mi, że to jest motocykl cały fabryczny od nowości. I co tutaj też jest mega fajne, oczywiście window motocykla będzie prawdopodobnie w opisie. Jeżeli nie, to zobaczcie, tutaj macie od razu na startnąć, czy chcę zerknąć. No ale to, co jest ciekawe, to zaraz pod tabliczką znamionową macie taką mega sympatyczną naklejkę. I słuchajcie, model, który tutaj Wam prezentuję, to jest limitowana wersja DL 650 na 50-lecie. To jest 22 egzemplarz z 50, tak naprawdę, których tylko wyszło w takiej wersji. To jest bardzo parę takich fajnych smaczków, jak dokopicie się do jakiegoś forum francuskiego odnośnie tych wersji DL-i, no to tu faktycznie były parę takich smaczków, których jakby nie ma w innych motocyklach. Wydaje mi się, że to fabrycznie ten dolny pół, który nie występuje, tutaj jest dołożony do tego motocykla. Taki, fabrycznie te DL-e też są troszeczkę inaczej skonstruowane, tutaj macie taki inny nosek cały przedni, więc to też trochę inaczej siedzi. Fabrycznie chyba jest trochę inna szyba, do tego wleciały, że tak powiem, osłony dłoni, klateczka z Giwiego, więc też znowu jakiś tam fajny bajer, kufer, który mieści chyba dwa kaski, więc też mega fajny temat i jest tutaj takich smaczków naprawdę sporo, więc uważam, że co do zasady warto sobie o tym poczytać, bo naprawdę model jest fajny, no ale przede wszystkim, pierwsza rzecz, motocykl jest bezwypadkowy. Co za tym idzie, motocykl jest cały w oryginale, jeżeli chodzi o owiewki tylne, czy te zbiorniki, czy przednia czasza, to wszystko jest seryjne od nowości. W fabrycznym lakierze to jest taka biała, bym powiedział, perła. Zobaczcie, jak to wygląda na żywo. Naprawdę mieni się to super. No ale też przede wszystkim to, że jest oryginalne, to jest jedno, ale to, jak ono jest zachowane, to jest drugie. No i tu mega ważna rzecz. Motocykl, słuchajcie, obchodząc dookoła, naprawdę cieszy oko i tutaj nie ma
że tak powiem, bardzo miejsca, do którego można by się było przyczepić, choć nawet te boczne wiewki tu z tyłu, no to jakaś taka delikatna ryska, no ale to wciąż jest 13-letni zaraz motocykl, więc myślę, że to już jest taki detal, no ale całokształt naprawdę tu ciężko cokolwiek znaleźć, tam tu przy samej czaszy, to może jakieś takie pęknięcie, które ktoś tu tam delikatnie starał się zamaskować, no ale myślę, że całokształt naprawdę jest lala, jak na Suzuki DL, a mieliśmy już tego trochę, no to myślę, że to jest zdecydowanie ta wyższa półka tych Suzuki. Więc pierwsza rzecz, motocykl bezwypadkowy. Druga rzecz, motocykl moim zdaniem z niskim przebiegiem. Faktycznie niski przebieg tutaj może być pojęciem względem, no ale macie tutaj na blacie 58 tysięcy. Zobaczcie sobie sami, 58 210. No i to, co jest ważne, że to będzie 100% autentyczny przebieg. My wam to napiszemy na fakturze, jesteśmy tego 100% pewni. Co jak na DL-a, to jest myślę, że zdecydowanie mniej niż pół. Tutaj to kręci przebiegi w okolicach 150, nawet 200 tysięcy kilometrów, więc potencjał jeszcze jest ogromny. No a na dzień dzisiejszy na 58 myślę, że dla tego silnika naprawdę bardzo niewielki przebieg. Co więcej, motocykl, tak jak wspomniałem, super doposażony. No co prawda doposażenie tutaj jest bardzo taką też rzeczą, bym powiedział, względną, no bo bardzo różnorako można dokopać się wyposażenia tych motocykli. No i gdzieś tam nawet takie smaczki, jak chociażby osłona w chłodnicy, czy właśnie te całe gmole, ale to też nie jest chińszczyzna, tylko Givi. Tu ten cały dolny pół, których też czasem nie ma w motocyklu, więc jest parę takich smaczków, gdzieś tam tu jakieś dołożone gniazdka do ładowania, czy zwykłe, czy USB. Taki tutaj stelaż pod to, żeby przyczepić sobie nawigację, więc jest parę, wiesz, takich sympatycznych dodatków, które docenicie w trakcie użytkowania tego motocykla. No ale też motocykl jest po serwisie. To, co też jest myślę, że najważniejsze, no oczywiście olej nowy w silniku dolnym otulem, ale też mam motocykl świeży komplet opon, czyli z takich droższych wydatków. Macie tutaj praktycznie nową gumę z tyłu, Bridgestone'a Badlaxa Adventure. Praktycznie jeszcze w środku widać takie paski, no guma praktycznie nowa. Z przodu to samo, też ta sama opona. Zobaczcie, jeszcze macie paski tu przez środek, więc ona kilometrów nie zdążyła natrzaskać. Tarcza, przód, tył, luks, naprawdę. Zestaw napędowy tak samo, nie odchodziło łańcuch od zębatki, jest jeszcze sporo na ciągu. Widać, że też prawdopodobnie niedawno był wymieniany, więc tu też jeżeli chodzi o taki jakiś serwis, no to jest, na tą chwilę myślę, że jest jeszcze chętnie daleko. No i to wszystko myślę, że łączy się w całość, że to jest naprawdę mega fajna maszyna. Słuchajcie, zapraszam was serdecznie do nas do Żardowa, Jaśminowa 20 Moto RW. Wbijajcie, zapraszamy was serdecznie. Zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach, będziecie mogli przysiąść się do tej maszyny i tak dalej, więc zapraszam was serdecznie. Jeżeli nie chcecie do nas jechać, to możemy my przyjechać do was. Już od wielu lat robimy taką formę sprzedaży, że wystarczy, że do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście, my wam transport tej maszyny wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę, wy z góry płacicie tylko za sam koszt transportu, całą resztę za motocykl dopiero na miejscu u siebie pod domem, jak już ta maszyna u was się pojawi, więc myślę, że to jest taka uczciwa oferta w obie strony, gorąco do niej zachęcam. No my przygotowujemy komplet kwitów, więc tłumaczenie, przegląd, wszystko robimy my. Wy dostajecie gotowy pakiet prosto do wydziału. Tam płacicie 120 zł za rejestrację, potem ubezpieczenie i koniec. Żadnej akcji recyklingu, skarbówki, nic. Więc myślę, że to też na pewno na plus. No i co, można kupić motocykl na raty. Znowu jak macie pytania, dzwońcie. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Kluczyki, no, oczywiście dwa. Do tego kluczyk do kuferka. Przekręcam kluczyk. Klikam zapon. I włączam sprzęgło, i tam zapłon. Widzicie się o to krótkie, długie. Włączmy sobie kierunkowskazy tu na awaryjnych. Pozycja z tyłu. No to tego oczywiście już system ABS, to też jest fajne, to ma grzane manetki. Zobaczcie, możecie sobie parę, że tak powiem, poziomów światło stop nożnego. No i ten dźwięk, uważam, że ten silnik jest bardzo udany. Pałeczka. Mimo wbrew pozorom można by się wydawać małej mocy, to moc jest dostępna już w dolnym zakresie, więc naprawdę mega sympatyczny sprzęt. Zapraszam was serdecznie. Mam nadzieję, że już niedługo do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Lewa w górę. Siemanko, hej!